Alina Frejusz, witam ponownie za 20 minut południe w studiu. Gość, wójt gminy Biała, Sławomir Świgoń. Dzień dobry, witam panie wójcie. Witam panią redaktor, witam państwa. Ja co środę zapraszam słuchaczy przez całe wakacje na wędrówki rowerowe po regionie, ale będę jeździła tam, gdzie będą dobre drogi. Oczywiście pan zapewnił mnie tutaj przed programem, że w gminie Biała na pewno takie drogi dobre są, a będą jeszcze lepsze. Priorytety na ten rok są dość ambitne. Kilka budów rozpoczęto, kilka jest w planie. Może zacznijmy od tych, które już rozpoczęto. Pani redaktor, zdanie komentarza, bo tak słuchałem pani wypowiedzi, że w gminie Biała są dobre drogi i odnoszę wrażenie, że mieszkańcy, którzy mieszkają przy drogach no, trochę gorszej kategorii, mogliby być oburzeni. No niejednokrotnie przymierzałam drogi gminy Biała i muszę powiedzieć, że jeździ mi się całkiem nieźle, ale będzie jeszcze lepiej po tym programie, który widzę tutaj przed sobą. Programie rozbudowy dróg w gminie Biała. Jeżeli chodzi o szczegóły, to ten rok i myślę, że jeszcze następny absolutnym priorytetem, zresztą to deklarowałem w kampanii wyborczej, to będzie właśnie budowa dróg. W tym roku zakończyliśmy budowę drogi w Białej Parceli Trzeciej. Kończymy, myślę, że to jest perspektywa 2 miesięcy, budowę drogi w Brzozie Kąciku. Teraz rozpoczynamy bardzo ważną budowę, to jest budowa drogi Kopydłów w kierunku do granicy z gminą Wieluń. To jest Schetynówka? Tak, to jest Schetynówka. Mm-hmm. Ta droga będzie kosztowała około 1 000 000 zł, połowa, czyli prawie 500 tysięcy, to będzie dotacja rządu polskiego. I chcę zapewnić wszystkich, że będzie to naprawdę dobra droga. Ale ja słyszałam, że tam były jakieś deklaracje w minionej kadencji gminy Wieluń, że ta droga będzie pociągnięta jeszcze. Tak, rzeczywiście prosiłem jeszcze poprzedniego burmistrza, pana Mieczysława Majchra, żeby wspólnie z gminą Biała, gmina Wieluń złożyła wniosek, to na pewno zwiększyłoby nasze szanse na pozyskanie środków. I ze strony burmistrza Majchra została złożona deklaracja na piśmie, że w tym roku gmina Wieluń zaprojektuje odcinek od granicy z gminą Biała w kierunku do Kurowa, natomiast fizycznie ta droga, mówię tutaj o deklaracjach burmistrza Majchra, powinna być zrobiona w roku przyszłym. No turystyczne znaczenie ta droga miałaby ogromne, ponieważ tam ma powstać zbiornik. Dokładnie tak. Mnie pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że burmistrz Antczak podtrzyma deklarację swojego poprzednika. Powiedział pan, że jest także kilka projektów na budowę kolejnych dróg, a także na kolejną Schetynówkę. Jaka to miałaby być droga? Myślimy o drodze, mam tutaj na myśli gminę Lututów, konkretnie wójta Józefa Suwarę, o drodze relacji Rososz-Świątkowice. Czyli w ramach takich inicjatyw samorządowych mają... Nie, to nie inicjatywy samorządowe. Inicjatywy samorządowe to wspólnie ze starostwem powiatowym. Tutaj natomiast mówimy o programie rządowym. Mam nadzieję, że zdążymy złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie. Z tym, że od razu uprzedzam, może nie wszyscy państwo wiedzą, ale politycy myślą nad usprawnieniem procedur związanych z wykonywaniem schetynówek. Mówiąc, myślą o usprawnieniu, no proszę tutaj wielki cudzysłów zauważyć, bo wszystko wskazuje na to, że pieniędzy będzie mniej, a procedury będą dużo, dużo gorsze. No właśnie chciałam zapytać, czy będą jeszcze pieniądze na te schetynówki? Deklaracje padają takie, że tak, ale tak jak mówię, obawa, że pieniędzy może być dużo, dużo mniej. Nawet niektórzy znawcy twierdzą, że 5 razy mniej. Wielokrotnie zarzucano państwu, że gmina Biała nie ma oczyszczalni. Taka oczyszczalnia jest w planach. Tak, rzeczywiście. Powtórzę, jak mówiłem o drogach, że składałem takie deklaracje. Zresztą to nie jest tylko kwestia deklaracji, ale potrzeby chwili. Teraz zrobimy maksymalnie dużo dróg, na ile nas będzie stać, natomiast po tym absolutnym priorytetem będzie budowa oczyszczalni. Bardzo bym chciał, żeby na koniec tej kadencji, żebyśmy dysponowali pozwoleniem na budowę i oczyszczalni ścieków, i odpowiedniego fragmentu kolektorów sanitarnych. Tak, daj Panie Boże, żeby można się skutecznie starać o środki pomocowe już z tego następnego rozdania. No ale najpierw musi być dokumentacja, taką państwo mają, czy dopiero będzie robione? Nie, to będzie robione. Wszystko będzie robione. Proszę Pani redaktor, jeszcze dopowiem odnośnie dróg.
Chciałem zasygnalizować, że lada moment rozpoczniemy budowę drogi w Białej Parceli drugiej i wspomniałem o projekcie drogi wspólnie z gminą Lututów, ale oprócz tego jeszcze będziemy projektowali około kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Góry Świątkowskie. To wydarzy się na pewno w tym roku i na pewno zaprojektujemy kolejne dwie drogi. To jest droga w Białej Parceli pierwszej i około kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Zabłocie. No, źle by było, gdyby gmina Biała nie miała takich dróg. Zresztą pretenduje do najdłuższej wsi w Polsce. Mają państwo jeszcze ochotę na boisko wielofunkcyjne. Gdzie ono miałoby być? Myślimy o boisku wielofunkcyjnym. Rada w tej sprawie podjęła stosowną uchwałę. Lada moment rozpoczniemy oficjalnie proces projektowy. Lokalizacja może być tylko jedna, mianowicie w Białej przy gimnazjum i szkole podstawowej. Nowym gimnazjum. Tak, nowym. I tak jak mówiłem, lokalizacja jest oczywista ze względu na to, że młodzież szkolna mogłaby w sposób ciągły z tego korzystać, a do Białej chodzi 3/4 młodzieży z terenu całej gminy. Oczywiście też realizację tego projektu uzależniamy od otrzymania środków pomocowych. Żywię wielką nadzieję, że nam się uda, a wartość kosztorysową boisk wielofunkcyjnych oceniam na kwotę około 1 000 000 zł, więc jest to dość spore przedsięwzięcie. Mm-hmm. Z tego, co pan mówi, wydawałoby się, że gmina Biała będzie jednym wielkim placem budowy. Dodając do tego jeszcze 145 przydomowych oczyszczalni ścieków, to pewnie tak będzie. Pani redaktor, mówiłem o tym wielokrotnie, szczególnie na zebraniach wiejskich. Podkreślam, że ten projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie, jeżeli uzyskamy dofinansowanie, a fakty przedstawiają się następująco. Będziemy wiedzieli, czy pieniądze otrzymamy, czy nie, mniej więcej na przełomie sierpnia i września, ale jest taka jedna przykra informacja, że alokacja środków w Urzędzie Marszałkowskim to jest kwota około 160 milionów złotych, natomiast gminy z województwa złożyły wnioski na kwotę 260. No zawsze może tak bywa. Może się uda. Panie wójcie, proszę mi powiedzieć, ile z tych inwestycji jest uzależnionych od środków zewnętrznych? Budowa boiska wielofunkcyjnego i oczyszczalnie przydomowe. Natomiast reszta robicie z własnego budżetu? Z własnego budżetu, z dofinansowaniem. O Schetynówce wspominałem, natomiast jeżeli chodzi o tak zwane drogi rolnicze, bo ta kategoria drogi będzie realizowana w Białej Parceli drugiej, wartość po przetargu to jest kwota 257 tysięcy, natomiast 54 tysiące uzyskamy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. No to życzę, aby się udało zrealizować te wszystkie inwestycje i plany inwestycyjne. Dziękuję panu za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był wójt gminy Biała, Sławomir Figoń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.